Cześć, tu Ernest! W tym filmiku mam dla was ważną wiadomość na temat zestawu ikonika Fortnite. Do tego prawdopodobnie już wiemy, jaki skin będzie następcą ikonika. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli stawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie. Ale tuż za rogiem jest 300 tysięcy subów i będę bardzo wdzięczny za waszą pomoc na tej drodze. Dzięki! A więc, w piątek, jeden z moderatorów na oficjalnej niemieckiej stronie wsparcia Samsunga ogłosił, że promocja ikonika, która jest w zestawie z telefonami Galaxy S10, zakończy się 25 września, co oznacza, że po 25 tego miesiąca już nie będzie można odebrać ikonika i jego tańca w żaden sposób. Osoby, które już posiadają tego skina, nie mają się o co martwić, ponieważ nie zostanie on usunięty z naszych szafek, ani nie powinien wejść do sklepu. Nie jestem pewien co do emotki, ponieważ w plikach gry ma oznaczenie przedmiotu ze sklepu z fodolcami. Ale tak samo jest na przykład z Killoffem, który jest w zestawie Mroczne Odbicie, więc to może być po prostu pomyłka. No, ta wiadomość była zaskoczeniem, ponieważ Samsung wszędzie zapewniało, że promocja ikonika będzie trwała do końca 2019 roku. Zobaczcie, na oficjalnej polskiej stronie tej promocji jest dalej napisane, że ikonika można odebrać do 31 grudnia. Do tego osoby zajmujące się oficjalnym Twitterem Samsunga na pytania, do kiedy można odebrać ikonika, odpowiadają, że do 31 grudnia. Jednak według wielu osób moderacja Samsunga na Twitterze po prostu nie została jeszcze o tym poinformowana i trzeba brać ich odpowiedzi ciut nieufnie, ponieważ już raz się pomylili, kiedy gracze dopytywali się o to, do kiedy jest zestaw Galaxy. A zaktualizowanie oficjalnej strony Samsunga może zająć trochę czasu. Pamiętajcie o tym, że ta informacja wyszła na jaw dopiero w piątek. Nagle, a wczoraj dopiero, ta notka od moderatora Samsunga została zauważona. Więc tak, ikonika prawdopodobnie można odebrać do 25 września. Po tym dniu nie będzie możliwości odebrania go. Jest malutka szansa, że może okazać się być inaczej, ale na 99% ikonik zostanie wycofany ze sklepu na Galaxy S10. Teraz pytanie, dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, bo Samsung planuje wprowadzić w życie kolejny zestaw, który został przygotowany dzięki ich współpracy z Fortnite. W poprzednim tygodniu po aktualizacji wspomniałem wam o sekretnym, zaszyfrowanym skinie i jego emotce. Kryje się on w plikach gry pod nazwą kodową Da Vinci. Widzicie teraz tego skina i jego emotkę w zestawie w tle. Teraz uwaga! Co ciekawe, okazało się, że nazwa kodowa nowego Samsunga Galaxy Note 10 to także właśnie Da Vinci. Spójrzcie, nawet kolorystyką do siebie pasują. To nie jest potwierdzona informacja i może okazać się być inaczej, ale wygląda na to, że Samsung zakończy promocję ikonika, aby wprowadzić do gry nowego, ekskluzywnego skina, który będzie do odebrania tylko na telefonie Samsung Galaxy Note 10. Powiem to ostatni raz na wszelki wypadek. Może się okazać, że ten skin nie będzie ekskluzywny, ale jest kilka solidnych dowodów na to, że będzie tylko na Note 10. Jeszcze inny moderator Samsunga na pytanie o to, czy skin Da Vinci będzie do odebrania na Note 10, odpowiedział, że on nie ma żadnych informacji na ten temat. Osoba pytająca słusznie zauważyła, że gdy skin Iconic został ogłoszony, to promocja skina Galaxy została zakończona. Dopóki to nie zostanie oficjalnie ogłoszone, tak czy siak nie może o tym pisać. Sytuacja wygląda tak, że osoby prowadzące oficjalnego Twittera Samsunga nawet jeszcze nie wiedzą o tej zmianie daty zakończenia promocji Iconica. A tak przy okazji to Trimix przefarbował skina Fortuna tak, aby wyglądał jak skin Da Vinci. I do tego nagrał to w wysokiej jakości i szczerze mówiąc, to wyszło mu to znakomicie. Zobaczcie sami, jakby ten skin Da Vinci wyglądał w szafce. I jeszcze jedno. Kiedy wyjdzie ten nowy skin? Nie znamy oficjalnej daty, ale na pewno po 25 września. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania tego konceptu z różnymi nowymi emotkami. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co uważacie o tym skinie. Do zobaczenia w busie bojowym.